Jak najlepiej pobudzić gospodarkę do rozwoju w dobie kryzysu i spowolnienia? Jak wesprzeć rozwój Twojej firmy? Innowacjami technologicznymi. Od 2009 roku BGK realizuje kredyt technologiczny. Program wspierający mikro, małe i średnie firmy wdrażające nowe technologie. Będące częścią programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi spłata części kapitału kredytu technologicznego, przyznanego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny przeznaczony jest na wdrożenie nowej technologii, która prowadzi do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów. W ramach programu oceniliśmy ponad 1500 złożonych projektów. Kredyt technologiczny to efekt współpracy pracowników administracji rządowej, naukowców, przedsiębiorców i bankowców. Dofinansowaliśmy ponad 700 inwestycji kwotą prawie 2 miliardów złotych. Całkowita wartość netto tych projektów to ponad 3 miliardy 600 milionów złotych, a wygenerowana przez banki akcja kredytowa wyniosła 2 miliardy 500 milionów złotych. To solidne pobudzenie gospodarki i zwiększenie konkurencyjności polskich firm. Zresztą niech przykłady mówią same za siebie. Firma Vigo System, która może się pochwalić udziałem w misji kosmicznej amerykańskiej sondy kosmicznej Curiosity, dzięki kredytowi technologicznemu rozszerzyła zdolności produkcyjne, wdrażając produkcję nowych wyrobów, m.in. kamer termowizyjnych, modułów optoelektronicznych i modułów detekcyjnych. W efekcie powstała jedna z najbardziej nowoczesnych linii produkcyjnych tego typu na świecie, a firma jest oficjalnym dostawcą NASA. Firma Eolis, zajmująca się czyszczeniem przemysłowym, dzięki kredytowi technologicznemu wdrożyła własną innowacyjną technologię użycia suchego lodu pod ciśnieniem do bezinwazyjnego czyszczenia powierzchni i urządzeń będących pod napięciem elektrycznym, stając się w ten sposób jedyną taką firmą w świecie oferującą tego typu produkt. Możliwość skorzystania z kredytu technologicznego przez firmę Techplast dało jej szansę opracowania i wdrożenia produkcji, a następnie certyfikacji ultralekkich zbiorników wysokociśnieniowych na gaz, mających szerokie zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach i, co najważniejsze, będących bardziej bezpiecznymi dla ludzi i środowiska. Firma Aerotunnel dzięki kredytowi technologicznemu mogła kupić technologię i nabyć niezbędne urządzenia do wdrożenia technologii symulacji swobodnego spadania. Obecnie firma rozpoczęła budowę obiektu, który stanie się nie tylko wyjątkowym w skali Polski miejscem treningowym dla skoczków spadochronowych oraz centrum rozrywkowym, ale także dzięki wykorzystanym innowacjom technologicznym, jednym z najnowocześniejszych na świecie. Robi wrażenie? Inwestycje w innowacje technologiczne to przyszłość biznesu. Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia promotor innowacji, wynalazca oraz przedsiębiorca o międzynarodowej sławie, pan Zheng Yue, założyciel Broad Group z Chin. Własne technologie stanowią podstawę filozofii Broad Group. Od powstania firmy w 1988 roku Broad nigdy nie skopiował żadnego rozwiązania technologicznego od innych. Broad Group opracowuje własne, unikalne i rewolucyjne technologie, które zmieniają świat. Nasze podstawowe zasady to: nie zanieczyszczać środowiska, nie kopiować technologii, nie konkurować w nieuczciwy sposób. Wierzymy głęboko w to, że nasze morale jest dużo ważniejsze niż konkurencyjność. Broad wypracowuje technologie dobre dla ludzkości, dobre produkty i usługi, jakich inni nie potrafią dostarczyć. Dziękujemy wszystkim beneficjentom kredytu technologicznego za udział w tym programie. Wszystkim przedsiębiorcom życzymy, aby zawsze mieli na uwadze ogromną rolę innowacyjnych technologii w rozwoju współczesnego biznesu, niezależnie od jego skali.